Ktoś mnie dzisiaj zapytał, czy będę miał pocieszające kazanie. Oczywiście, że tak. Boże Słowo zawsze niesie pociechę, więc i dzisiaj będzie, mam nadzieję, pociecha. A poruszę bardzo ważny temat. Dzisiaj będę mówił o grzechu. Kościół, który nie mówi o grzechu, który nie potępia grzechu i który nie wspiera grzeszników, wkrótce sam będzie potrzebował totalnego ratunku. Więc trzeba mówić o grzechu. Kochani, a na Facebooku wyczytałem, że grzech jest czadowy. Bo tak samo jak czad, niepostrzeżenie wchodzi w twoje wnętrze, zatruwa je, niszczy i zabija. Bardzo mi się spodobał ten cytat z tym tak bardzo, na tym tak bardzo ulubionym portalu. Niektórzy nawet twierdzą, że wszystko, co jest zabawne, musi być grzeszne. A ktoś inny powiedział tak, że z grzechem jest jak z uzyskaniem złoto-brązowej opalenizny. Na początku skóra wygląda pięknie, a po pewnym czasie staje się pomarszczona jak śliwka. A my w Polsce mamy takie przysłowie. Miłe złego początki, lecz koniec żałosny. To, co dzisiaj będę mówił, zostało zainspirowane pewnym kazaniem, które miałem okazję przeczytać. Byłem tak poruszony, bo trafiło w czuły punkt mojego życia, że pomyślałem sobie, trzeba się tym z Kościołem podzielić. Kochani, prawda jest taka, że za grzechem stoi diabeł. Jezus mówi, że w diable prawdy nie ma, że cokolwiek mówi, to mówi kłamstwo. Biblia mówi, że diabeł jest kłamcą i że jest ojcem wszelkiego kłamstwa. On jest inspiratorem wszelkiego kłamstwa. On stara się nam podać grzech w przepięknym opakowaniu, byśmy go mogli zakosztować i zostać weń uwikłanymi. Pamiętam wiele lat temu, to był rok 86, w Polsce był głęboki kryzys, a ja zostałem zaproszony i po raz pierwszy w życiu udałem się do kraju zachodniej Europy. To była Holandia. Poszedłem do sklepu i nagle zobaczyłem masę jedzenia. Gdy u nas był tylko ocet na półkach, tam było masę jedzenia w kolorowych opakowaniach. Stałem przed jedną półką i ślina mi ciekła i gdybym miał tylko pieniądze, to bym kupił to jedzenie. A gdy wyszedłem z tego sklepu, okazało się, że byłem w sklepie z psią karmą. Ale to było tak pięknie. Ja w ogóle nie wiedziałem, że w ogóle mogą być sklepy z psią karmą. Któż wiedział w 86 roku, że w ogóle takie sklepy są? Ale to było tak pięknie opakowane, że gotów byłem spróbować, zakosztować, bo było w przepięknym opakowaniu. Tak właśnie działa diabeł. On podaje grzech w przepięknym opakowaniu, byśmy potem mogli zostać uwikłani. To jest odwrotnie. Ja często używam takiego przykładu z cukierkiem kukułka. Znacie cukierki kukułka? Prawda? To, co najlepsze jest w środku. Diabeł podaje zupełnie odwrotnie. To, co najlepsze, podaje na wierzchu. A potem, jak już pęknie, przebijesz się troszeczkę, to jest sama trucizna. Bo diabeł przychodzi po to, żeby kraść, zażynać i wytracić. Tak powiedział Jezus Chrystus. On przychodzi, żeby nas okraść, potem nam zadać cios w nasze życie, a w końcu wytracić nas na wieki. On jest zabójcą. A prawda o grzechu jest taka, że grzech jest zwodniczy, jest niszczący i jest totalnie zabójczy. Taki jest właśnie grzech. Podam wam ilustrację, którą gdzieś wyczytałem. Ale myślę, że taka ilustracja miała miejsce także w waszym życiu. Kto miał z was okazję w upalny dzień skoczyć od razu do zimnej wody, takiej do jeziora albo do morza? Mieliście okazję? Jakie jest pierwsze uczucie? O, jak strasznie. A za chwilę? Jak przyjemnie. To z grzechem jest odwrotnie. Najpierw jest, jak przyjemnie, a potem strasznie. Zapamiętajcie tę ilustrację. Drodzy, grzech zawsze grzech przynosi złe rezultaty. Dziś chciałbym pokrótce, bo wiem, że tu jest duszno, gorąco, przypomnieć trzy prawdy o grzechu. To taka lekcja przed wakacjami, przed urlopami, ale ona nie dotyczy tylko i wyłącznie naszego urlopowego życia i nie dotyczy, drodzy starsi, wiekiem, nie dotyczy tylko i wyłącznie młodzieży.
To dotyczy każdego z nas, bo historie biblijne pokazują, że grzech jest problemem i młodych ludzi, i ludzi starszych. Stąd też musimy o tym pamiętać i być czujnymi. Do Adama Bóg powiedział, przepraszam, nie do Adama, do Kaina, Bóg powiedział, że grzech stoi u twoich drzwi, a ty masz nad nim zapanować. To dotyczy każdego z nas. Dzisiaj chciałbym przekazać nam trzy prawdy o grzechu. Na podstawie kilku biblijnych historii chciałbym, byśmy je razem odkryli, zobaczyli, a potem wyciągnęli z tego właściwe wnioski. Pierwsza historia, pierwsza prawda o grzechu wynika z kilku historii biblijnych. Zacznę od znanej nam historii króla Dawida z drugiej księgi Samuela z rozdziału 11. Przytrafiło się, że ten król, w tym czasie, kiedy królowie zwykli chadzać na wojnę, przytrafiło się, że wstał ze swojego łoża i chadzał po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tarasu kąpiącą się kobietę. A była to kobieta wielkiej urody. I w tym momencie można by powiedzieć, że w tej historii jeszcze nic złego się nie dzieje. Bo prawda, panowie, że spotykamy piękne kobiety, wszystkie kobiety są piękne. Jeszcze nic się złego nie dzieje. Dawid spacerował sobie po dachu i ujrzał piękną kobietę. Normalka, facet zobaczył piękną kobietę. Lecz to nie koniec historii. Czytamy, że Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. I powiedziano mu, że jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyjczyka. Można by rzec, tu jeszcze się złego nic nie dzieje. Można by rzec. Ale czy tak rzeczywiście jest? Bo przecież chodzi tylko o niewinną informację, do której przecież król jako władca ma prawo. Troskliwy król chce wiedzieć, jak się ludzie w jego królestwie nazywają i skąd oni się wzięli. Jak myślicie, czy Dawid spacerując wyszedł na dach w ten wieczór letni, wyszedł sobie na dach z taką myślą, dzisiaj sobie scudzołożę? Myślicie, że wyszedł z taką intencją? Absolutnie, myślę, że absolutnie nie wyszedł z taką intencją. Zwłaszcza, że miał gdzieś kilka żon na podorędziu. Nie wyszedł wcale z taką intencją. Jestem przekonany, że nie myślał sobie, dzisiaj sobie scudzołożę. Ta historia zaczyna się zupełnie od innego grzechu. Ta historia zaczyna się od rozleniwienia. On powinien być na polu walki. Zaczęło się od grzechu rozleniwienia, potem przyszła pożądliwość oczu, potem pycha żywota, przecież jestem królem, mogę pozwolić sobie, pożądliwość ciała. I czytamy, posłał gońców, kazał ją sprowadzić, a gdy ona przyszła do niego, obcował z nią, a właśnie była po swoim oczyszczeniu, potem powróciła do swojego domu. I tutaj zaczyna się pierwsza prawda o grzechu, którą chciałbym wbić sobie i nam wszystkim do głowy. Grzech doprowadzi ciebie dalej, niż sam chciałbyś pójść. Pomyślmy o tym. Grzech doprowadzi ciebie dalej, niż sam byś chciał pójść. W Biblii czytamy, że gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Taka jest zasada Bożego Słowa. Taka jest siła ciągu grzechu. Taka jest siła ciągu grzechu. To jest zawsze prawdziwe. Grzech zabierze ciebie dalej, niż chcesz iść. Może myślisz, ja tylko sobie popatrzę. Potem pomyślisz, ja tylko sobie pofantazjuję. Ja tylko sobie dowiem się, kto to jest. Ja tylko zaproszę na spotkanie. Ja tylko... I nagle się okaże, że on ją namawia czule, ale ona zwleka. Jak to napisał jeden poeta, koszule. I nie ma się z czego śmiać. Grzech zabierze ciebie dalej, niż o tym myślisz. Zaczyna się niewinnie. Inna postać. Na pewno znacie, nie, część z nas przynajmniej zna, patriarchę Jakuba. Syn Izaaka, Jakub. Gdy był młodym chłopakiem, wzbudziło się w jego sercu, wzbudził się w jego sercu zły stosunek, został wzbudzony zły stosunek do jego brata Ezawa.
Ja wiem, różne wnioski z tej historii można wyciągnąć. Wkradło się w jego serce zazdrość w stosunku do brata o pierworództwo. Bóg by i tak sprawił, w moim przekonaniu, że Jakub to pierworództwo by uzyskał. Ale w serce Jakuba przyszła zazdrość. Wkradł się jakiś żal w stosunku do brata. I gdybyśmy przyjrzeli się dokładnie tej historii, to gdzieś w sercu pojawił się żal, a potem ta historia doprowadziła do głębokich rodzinnych tragedii. Jeśli masz złe nastawienie do kogoś, to ten grzech pociągnie ciebie jeszcze dalej. Biblia mówi o tym wyraźnie, że kto nienawidzi brata swojego, jest traktowany jak kto, pamiętacie? Jak zabójca. Grzech poprowadzi ciebie dalej, niż sam byś chciał. Jeśli masz złe nastawienie do kogoś, to ten grzech pociągnie ciebie dalej. Inna historia. Samson. A może jeszcze nie. Samsona nie dotykamy dzisiaj. Podobny bohater. Salomon. Salomon, człowiek, który miał przeogromną mądrość. Znacie z historii biblijnej, że kiedy objął panowanie, modlił się: Boże, udziel mi ogrom swojej mądrości. Miał głęboką relację z Bogiem, ale też miał inne głębokie zamiłowanie. Miał zamiłowanie do kobiet. I to jest norma, że facet, mężczyzna ma zamiłowanie do kobiet, a kobiety mają zamiłowanie do mężczyzn. To jest norma, kochani, według Bożego Słowa. I tenże król niestety miał także zamiłowanie do kobiet pogańskich, o których Bóg w Księdze Powtórzonego Prawa powiedział, że nie wolno się ludowi Bożemu mieszać z narodami pogańskimi, nie wolno brać sobie mężów i żon z narodów pogańskich. Taka niewinna słabość u Salomona. Pewnie wiecie, ile miał żon Salomon. 700. I 300, jak to mówi stary przekład, założnic. Bardzo lubię ten przekład założnic. Tak za łóżkiem były. A nasz przekład mówi, że nałożnic. To już dalej posunięta intymność. I gdyby ktoś mu powiedział na początku, gdy on zaczął się z tymi kobietami jakoś łączyć, że odejdzie od Boga, to na pewno by takiego człowieka obśmiał. Ale posłuchajcie, co mówi Biblia. Biblia mówi tak. Że tenże Salomon miał tych 700 żon i 300 nałożnic i gdy się zestarzał, te jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, także jego serce nie było szczere wobec Pana Boga jego, jak serce jego ojca Dawida. Kochani, powiem to raz jeszcze. Grzech zabierze ciebie dalej, niż sam byś chciał pójść. I jeszcze inna historia, ostatnia w tym punkcie. Ananiasz i Safira. Pamiętacie takich bohaterów Nowego Testamentu? Ananiasz i Safira? Oni mieli malutki problem w swoim sercu. Oni po prostu chcieli być w kościele zauważeni, docenieni i uznani. To jest dobrą rzeczą, że chcemy być w kościele zauważeni, docenieni i uznani. I oni takie pragnienie mieli. Oni chcieli być docenieni, uznani. I wymyślili mały podstęp, taki maluśki, no prawie niewinny, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby pokazać, jak bardzo są duchowi. Znacie tę historię, a dla tych, którzy nie znają, tylko ją opowiem. Sprzedali swoją działkę, mieli działkę za miastem, sprzedali działkę i część kasy z tej działki oddali na kościół, trąbiąc wszystkim, że oddali wszystko. Kościół od nich absolutnie nie wymagał, żeby oddali wszystko, co uzyskali ze sprzedaży. Mogli nic nie oddać i byłoby w porządku. Ale oni, chcąc uchodzić za bardziej duchowymi niż są, za bardziej pobożnymi niż są, powiedzieli Kościołowi, że oni wszystko oddali dla Pana. To taka mała rzecz. To takie tylko drobne oszustwo. Pewnie gdy rozmawiali o tym w domu, nie myśleli, jakie tragiczne będą tego konsekwencje. Bo grzech zabierze ciebie dalej, niż chciałbyś pójść. Przeczytałem taką historię właśnie z tego kazania, które mnie zainspirowało, o pewnym drzewie, które rosło w Parku Narodowym. To drzewo miało podobno 400 czy 500 lat, było potężnym drzewem. Przeżyło 14 trafień pioruna. Przeżyło wiele wielkich huraganów i któregoś dnia padło.
pękło jak zapałka. Wiecie, co się stało? Mały chrząszcz, który zamieszkał w tym drzewie, żuł to wszystko, co było w środku. Powoli i systematycznie. Aż któregoś dnia to potężne drzewo runęło, bo grzech zabierze cię dalej, niż sam chciałbyś pójść. Idźmy do drugiej prawdy o grzechu. Dawid popełnia cudzołóstwo, Batrzeba zachodzi w ciążę. Dawid próbuje podstępem zwabić jej męża z pola bitwy, by współżył z żoną i by zrzucić to dziecko na niego. Zawsze mnie zastanawia ta historia. Pewnie by opowiadał wszystkim, że mu się wcześniak przytrafił. Bo jakiś czas upłynął od tego, jak sprawdziła, że jest w ciąży. Ale Uriasz to był porządny gość. To był czysty człowiek, uczciwy. Nie chciał iść do domu, podczas gdy jego koledzy giną za ojczyznę. Wtedy Dawid wymyśla podstęp. Umieszcza Uriasza w pierwszej linii walki, a potem każe wycofać się wszystkim żołnierzom i Dawid i Uriasz zostaje sam i ginie. A on ostatecznie poślubia Batrzebę, sprowadza ją do domu i mają za żonę. I wydawać by się mogło, historia znalazła swój romantyczny, a tak naprawdę mało romantyczny finał. Podejrzewam, że gdy Dawid tej nocy, kiedy sprowadził Batrzebę do swojego domu, podejrzewam, że jeśli myślał o czymkolwiek, to myślał, że to będzie jednorazowy wyskok. Taki skok w bok i spoko. Taki jednorazowy skok w bok. Lecz tu w tym momencie pojawia się druga zasada dotycząca grzechu. Grzech pozostanie dłużej, niż byś chciał. Grzech pozostanie dłużej, niż byś chciał. Po pierwsze, zabierze cię dalej, niż byś chciał pójść. Po drugie, pozostanie dłużej, niż chciałbyś, czy chciałabyś, żeby został w twoim życiu. Tej nocy, kiedy zobaczył Batrzebę na dachu, to był tylko jeden akt. Ale grzech ma swoje pazury, którymi wbija się w nas i trzyma się dłużej, niż byśmy chcieli. To samo było ze wspomnianym wcześniej Jakubem. Prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy, kiedy po raz pierwszy rozpoczął ukrywanie złych uczuć w stosunku do brata. Nie wiedział, co będzie się działo z nim na przełomie całych dziesięcioleci jego życia. Bo gdy grzech jest nieuregulowany, będzie cię trzymał dłużej, niż tylko byś chciał. Niż tego byś chciał, będzie cię trzymał dłużej. A Salomon? A Salomona grzech trzymał tak długo, że był gotów zbudować ołtarz dla Kemosza i Molocha, ołtarz dla fałszywych bogów, którym ludzie składali w ofierze swoje dzieci. I wiecie, co jest w tym wszystkim najdziwniejsze? Historycy mówią, że Salomon zbudował ołtarz dla Molocha i Kemosza na Górze Oliwnej, naprzeciwko świątyni, którą wcześniej sam zbudował, po to, żeby wszystkie narody wiedziały, że nie ma innego Boga, tylko Jahwe jest jedynym Bogiem. Możecie sobie to wyobrazić? Jeszcze ileś lat wcześniej buduje świątynię dla Boga, żeby wszystkie ludy wiedziały o tym, że nie ma innego Boga, tylko Jahwe jest wszechmocnym Bogiem. A ja pewien okres później idzie dalej, grzech wbija się w niego głębiej i naprzeciwko świątyni prawdziwego Boga buduje świątynię dla Molocha, dla innych bóstw, którym składane są ofiary z ludzi, o których Pan Bóg powiedział, że ich nienawidzi. Grzech przyczepi się do ciebie i pozostanie dłużej, niż byś chciał. A Ananiasz i Safira? Grzech uczepił się ich tak mocno, że zanieśli ten grzech przed apostołów, zanieśli grzech przez cały Kościół, manifestując coś, co nie było o nich prawdą. Zaczęli manifestować coś publicznie, co nie było o nich prawdą. Publicznie manifestowali swoją duchowość. Biblia mówi, że takich ludzi mamy się szczególnie wystrzegać, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich codzienne życie jest zaprzeczeniem mocy tejże pobożności. Tak mówi Boże Słowo. Grzech pozostanie dłużej, niż byś chciał. Po pierwsze, grzech zaprowadzi cię dalej, niż przypuszczasz. Po drugie, grzech pozostanie dłużej, niż byś chciał. I trzecia prawda o grzechu. Dawid stał się cudzołożnikiem i mordercą. Dziecko, które mu urodziła Batrzeba, zmarło. Jego zażyłość z Bogiem została na jakiś czas zerwana. Jego grzech stał się znany w całym królestwie. To był potężny wstyd.
To stało się plamą na sercu Dawida. I Bóg wprowadził w jego życie swoją dyscyplinę. Bóg powiedział, że od tej pory nigdy miecz nie oddali się od twojego domu. Grzech został tobie przebaczony, ale miecz nigdy, już przenigdy, nie oddali się od twojego domu. Co się wydarzyło w historii Dawida, w rodzinie Dawida? Jego własny syn Ammon zgwałcił swoją przyrodnią siostrę Tamar. Jego syn własny Absalom, którego tak kochał, wypowiedział mu wojnę i Dawid musiał uciekać sprzed jego oblicza. Dawid zapłacił ogromny koszt za jedną noc grzechu. I tutaj jest trzecia prawda o grzechu. Grzech będzie kosztował ciebie więcej, niż sobie wyobrażasz. Grzech będzie kosztował więcej, niż sobie wyobrażasz. A Jakub? Jakuba grzech kosztował 21 lat oddzielenia od swojej rodziny. 21 lat przerwy w jego związku z jego bratem Ezawem. Zastanawiam się, jakie musiał znosić cierpienia psychiczne, jakie obciążenia. A wiecie, co go jeszcze kosztowało? To chyba była największa cena, jedna z największych cen, jaką zapłacił Jakub za swój grzech. Już nigdy w życiu nie zobaczył żywej swojej mamy, którą tak bardzo kochał i która go bardzo kochała, która w zasadzie była inspiratorką tego wszystkiego, co się w sercu, między innymi ona była inspiratorką tego wszystkiego, co się w sercu Jakuba zadziało. A co to kosztowało Salomona? Grzech kosztował go więcej, niż sobie wyobrażał. Jego synowie zaczęli ze sobą walczyć. Niepokoje nastąpiły w całym królestwie, a w końcu nastąpił jego podział i w finale potężny upadek obydwu królestw. A co Ananiasz i Safira? Pamiętacie, jaką cenę zapłacili? Za taki niewinny grzech pozorowania większej pobożności, niż się jest pobożnym. Ich to kosztowało, ich własne życie. Podejrzewam, gdy w domu toczyli rozmowę o tym, że tak właśnie zrobią przed Kościołem, że będą demonstrować, że są bardziej pobożni niż są, to nawet nie przypuszczali, jaką cenę poniosą. Bo gdyby wiedzieli, gdyby Dawid wiedział, ile to będzie go kosztowało, gdyby Salomon wiedział, ile to będzie go kosztowało, gdyby Jakub wiedział, ile to będzie go kosztowało, gdyby Ananiasz i Safira wiedzieli, jaki koszt poniosą, może by powstrzymali się od tego grzechu. Jednak tego nie zrobili. Ananiasz i Safira to byli pierwsi ludzie w Kościele, którzy zginęli z powodu tego, że chcieli uchodzić za bardziej pobożnych i duchowych, niż faktycznie byli. Grzech kosztował ich więcej, niż to sobie wyobrażali. Kilka dni temu czytałem opowiadanie o człowieku, który bardzo lubił łowić ryby. I spędzał całe wakacje na łowieniu ryb. Codziennie z rana miał taki zwyczaj, że biegł najpierw do lasu, wygrzebywał gdzieś spod drzew przynętę, zbierał robale, a potem łowił. Tak było i tego pamiętnego dnia. Pobiegł do lasu, znalazł stary pień, kopniakiem go rozwalił i nagle patrzy gniazdo wielkich robali. Zanurzył w nie ręce, wrzucił do wiadra. Nawet nie przejął się, że jeden z tych robali go lekko uciął, poszedł łowić ryby i łowił. Pierwszy wielki sum, drugi, trzeci. Zobaczył, że ręka mu trochę szczerwieniała, ale to nic. Potem ręka mu spuchła, nic. Potem zauważył, że drętwieje, w końcu opadł z sił i znalazł go policjant, który penetrował brzegi rzeki. Gdy on już się nie mógł ruszyć i pyta go, co się stało, opowiedział mu, co się stało, że nie jest w stanie się ruszyć, że jak właśnie wyjmował przynętę, to coś go ukąsiło. Wskazał policjantowi, gdzie jest wiadro z przynętą. Policjant zajrzał i ku zdziwieniu zobaczył, że to były małe, świeżo co narodzone grzechotniki. I gdyby w porę zareagował, to by żył. A jego historia zakończyła się śmiercią. Gdyby w porę nie zlekceważył pierwszych symptomów, mógłby żyć, ale zlekceważył pierwsze symptomy. A wystarczyło, zamiast dobrze się bawić, nie zlekceważyć pierwszych objawów. Kochani, grzech doprowadzi ciebie dalej, niż sam byś chciał pójść. Grzech pozostanie dłużej, niż byś chciał.
grzech będzie kosztował ciebie więcej, niż to sobie wyobrażasz. Więc co można zrobić dzisiaj? Jedyna rzecz, jaką Biblia mówi, że można zrobić, a w zasadzie Biblia mówi o dwóch rzeczach, które można zrobić. Biblia daje prostą instrukcję, co można zrobić. Jeśli dzisiaj wyobrażasz sobie, że to, w czym tkwisz, a co jest grzeszne, nie poniesie żadnej szkody, nie pociągnie ciebie dalej, jesteś w błędzie. Jeśli myślisz, że to będzie tylko chwilowe, zrobię taki jedno takie odstępstwo, potem już będzie okej, to pamiętaj, grzech pozostanie dłużej niż myślisz. I jeśli myślisz, że nie będzie żadnej ceny za to, to jesteś w błędzie. Będziesz musiał zapłacić więcej, niż sobie wyobrażasz. Co więc można zrobić? Biblia daje bardzo prostą odpowiedź. W przypowieściach Salomona jest najpiękniejsza porada dotycząca tej kwestii. Ona jest powtórzona w wielu miejscach Pisma Świętego, w Starym i w Nowym Testamencie. Ale w przypowieści Salomona brzmi ona bardzo wyraźnie. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Jedyną rzecz, jaką możemy zrobić, to przyznać się do tego i zostawić to, w czym jesteśmy. Czasami nam się wydaje, że wystarczy tylko się przyznać i sprawa jest załatwiona. Biblia tego nie naucza. Biblia pokutą nazywa między innymi wyznanie i porzucenie grzechów, odwrócenie się od nich, zmiana sposobu myślenia na ten temat. Wiem, że to jest trudne. Zacząłem od tego, że niedobrze jest, kiedy w Kościele nie mówi się o grzechu, bo taki Kościół zginie. Niedobrze jest, kiedy grzech jest głaskany, ale jest jeszcze jedna rzecz niedobra w Kościele. Niedobra rzecz w Kościele jest taka, że nie stwarza się atmosfery odpowiedniej do tego, żeby ktoś, kto ma problem z grzechem i nie może sobie z nim poradzić, nie miałby odwagi do tego, żeby się przyznać. Niedobrze jest, kiedy w Kościele jest tak święta atmosfera, w cudzysłowie święta, że ludzie boją się mówić o tym, że mają problem z grzechem, bo myślą, że ktoś inny powie, że są takimi słabymi chrześcijanami. Ja nie chcę takiego kościoła. Kościół, który tworzy taką atmosferę, za chwilę zniknie z powierzchni ziemi. W Kościele musi być atmosfera, w której nie będziesz przeżywał ból z powodu twojej winy, ale będziesz czuł miłość sióstr i braci, którzy przytulą ciebie, jeśli przyjdziesz i powiesz: nie daję sobie z tym rady, pomóżcie mi, bo brnę w grzech i nie wiem, jak się z tego wyplątać. Bóg uczy nas o tym, żeby potępiać grzech, ale przygarniać każdego grzesznika, który chce pomocy. I to jest nauczanie Bożego Słowa. Potępić grzech, powiedzieć, że to jest grzechem, ale przytulić tych, którzy chcą, są gotowi wyznać grzech i zmienić swoje życie. Nie ukrywać go. Ja wolę szczerych grzeszników niż pozorowanych świętych. Kiedy byłem pastorem w Ciechanowie, często zwracam się do tych przykładów, traktowano mnie jako człowieka sukcesu. Najszybciej rosnący kościół w Kościele Chrystusowym, budynek, który wyremontowaliśmy, ludzie się nawracali bardzo dużo, dużo rzeczy robiliśmy. Byłem znanym i niektórzy mówili o tym, to jest taki mąż Boży. A ja wiedziałem jedno, patrząc na swoje życie. W tamtych czasach najbliższym cytatem dotyczącym mojego życia był dla mnie cytat z Księgi Objawienia Świętego Jana. Masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. Kochani, to może jedno z najpoważniejszych nauczeń, które ostatnio słyszeliście. Chociaż myślę, że tamto z poprzedniego tygodnia też było znaczące i wiem, że dla wielu z was znaczącym było. Ale jeśli chcemy iść dalej w naszym chrześcijaństwie, jeśli chcemy iść dalej jako Kościół, to musimy sobie powiedzieć, że jeśli nie zostawimy grzechu, jeśli go nie wyznamy i nie zostawimy, nie pójdziemy dalej. A co się stanie? Grzech zaprowadzi nas dalej, niż byśmy chcieli pójść. Wejdzie w nasze życie głębiej i pozostanie na dłużej, niż byśmy chcieli. I zapłacimy większy koszt, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Co więc dzisiaj mogę zrobić? Rzekłem te
tak jak powiedział Dawid. Wyznam występki moje Panu. A potem dodał, i wtedy Ty odpuściłeś winę mojego grzechu. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. I teraz, kiedy mamy pochylone głowy, zamknięte oczy, proszę, nie rozglądajmy się. Jeśli jesteś gościem, zrób to samo. Nie rozglądaj się. Jeśli wiesz dzisiaj, tak, to słowo było do mnie. Chodzę po granicy, balansuję na linie grzechu i już widzę konsekwencje. Pociąga mnie to dalej. Trwa to już długo, a już zaczynam płacić może koszty. Chciałbym wyznać i się odwrócić, bo wiem, że coś takiego jest w moim życiu. Kochani, to jest dobry moment. Dobry moment, żeby powiedzieć o tym Bogu. Dobry moment, żeby do tego się przyznać. Po nabożeństwie będą czekali tutaj, czekali liderzy naszej służby modlitewnej, gotowi z Tobą rozmawiać i modlić się. Podejdź do nich, rozmawiaj o tym. Nie traktuj tej sprawy lekko. Coś wiem na ten temat z własnego życia. Jeszcze jedna myśl. Pamiętam kilka lat temu, kiedy powiedziałem, że są rzeczy, z którymi ja sobie w życiu nie radzę, w których upadam i walczę z nimi i zmagam się. Podeszła do mnie jedna osoba i powiedziała, pastorze, to może byś przestał być. A później zapytała mnie, o co chodzi. Ja mówię, wiesz, denerwuję się, jak ktoś mi zajedzie drogę samochodem, że mam złe myśli, gdy mi ktoś nadepnie na odcisk. I ta osoba mnie zapytała, a czy to jest grzechem? Dziś wiem, że to jest grzechem, bo grzech zaprowadzi cię dalej, niż byś chciał pójść. Trzyma się dłużej, niż byś chciał, żeby był. I zapłacimy większe koszty. Więc dzisiaj, jeśli jest coś takiego w twoim życiu, po nabożeństwie możesz podejść do tych osób, które będą się z tobą modlić. A teraz, gdy nikt się nie rozgląda, gdy mamy pochylone oczy, pochylone głowy, zamknięte oczy, możesz podnieść rękę na znak, tak, ja, to jest do mnie słowo, ja chcę zmiany. Dziękuję wam bardzo. Moja ręka też jest w górze. Panie Boże, dzisiaj, gdy stoimy przed tobą, chcielibyśmy pójść dalej za Tobą. Chcielibyśmy być uczepieni Ciebie głębiej i doświadczać większej radości z tego, że jesteśmy przy Tobie. Dlatego, Panie, dzisiaj nie chcemy zlekceważyć tego słowa. Chcemy się przejąć i niech Twój Duch Święty sprawi przejęcie w nas. Panie, byśmy mogli odwrócić się od tego, co przez Ciebie jest nazywane grzechem, co nie trafia w cel Twój dla naszego życia, co jest niezgodne z Twoimi przykazaniami, Panie. Dziękuję Ci za Twoją obietnicę, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, to Ty jesteś wierny i sprawiedliwy i odpuszczasz nam nasze winy i oczyszczasz nas od wszelkiej nieprawości. Dziękujemy Tobie za to, że mamy właśnie takiego Ciebie. I to jest na dzisiaj dobra nowina. Amen.